witam Państwa w świątecznym nastroju świątecznego programu. Dzisiaj nasi goście opowiedzą o symbolice świąt Bożego Narodzenia. Podzielą się wiedzą o tradycjach i wierzeniach mieszkańców Mazowsza. Wiedzą, której często nam brakuje. Na przykład, czy wiecie Państwo, że wolne miejsce przy stole wcale nie było przeznaczone dla zbłąkanego gościa? Dowiedzieliśmy się o tym w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Liczba potraw, oczywiście zawsze postne, często były to warzywne potrawy kraszone albo olejem lnianym, albo olejem makowym, co bardzo ważne w Wigilię, lub konopnym. Ta liczba była zawsze nieparzysta. To było 5, 7 lub 9, potraw. Oprócz tego królowały różnego typu pierogi z nadzieniem oczywiście kapusta i grzyby jako i groch, jako oddzielna potrawa. Oprócz tego różnego typu barszcze, czy różnego typu zupy właśnie zaciągane mąką. Co ciekawe, na Mazowszu Wigilia miała bardzo często taki wydźwięk takiej uczty, kontaktu ze światami, stąd to właśnie puste miejsce na stole. Nie było to miejsce dla zbłąkanego wędrowca, jak teraz się powszechnie uważa. Było to miejsce przeznaczone dla zmarłych, dokładnie dla dusz zmarłych, którzy właśnie wierzono w to, że podczas okresu świąt, szczególnie podczas wieczerzy wigilijnej nawiedzają domostwo. Co jeszcze w takim domostwie się znajdowało? Jest takich bardzo ważnych produktów żywnościowych, które pojawiały się na mazowieckich stołach. Tak jak wspomniałem, była nie ryba, a mak, miód i grzyby. To takie bardzo symboliczne potrawy, które odnoszą do ekumeny obcej człowiekowi. Grzyby są z lasu, mak to sen, symbolizuje sen, śnienie, bo ponieważ Wigilia jest właśnie czasem o oczekiwania, a miód był takim super produktem związanym z pszczołami, które również w tradycji ludowej były święte, były związane ze słońcem, ze światłem i były takimi bożymi insektami, bożymi owadami. Oprócz tego, już mowa o pszczołach, zwierzęta. Zwierzęta również otrzymywały pokarm w Wigilię. Wierzono w to, że kto usłyszy głos zwierząt tego dnia, tego wieczoru, niestety szybko straci życie, więc nie był to dobry omen. Natomiast częstowano je, zanim pojawił się opłatek, częstowano je chlebem, ponieważ to on był głównym składnikiem wieczerzy wigilijnej. Po pojawieniu się opłatka na wsi, dostawał opłatek, ale kolorowy. Również właśnie z tego kolorowego opłatka wykonywano bardzo ciekawe konstrukty, tak zwane światy. Były to figury, był to opłatek zlepiany taką sytuacją jak sina ludzka, przyjmował formę brył, właśnie taki nazwijmy to kanciastej kuli i był zawieszany u pułapu nad sufitem w izbie. Kurpie to mieszkańcy północno-wschodniego Mazowsza. Na kurpiach w Wigilię przyjście mężczyzny jako pierwszego gościa wróżyło bogaty rok. Jako pierwsze mniej chętnie witano panie. W Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce wiedzą wszystko o bożonarodzeniowych tradycjach. Na kurpiach na Boże Narodzenie mówiło się gody. Stary rok odchodził, nowy przychodził, więc one musiały się ze sobą jakby pogodzić, tak? Wigilia po kurpiowsku to zilija. Czas poprzedzający Boże Narodzenie to jest Adwent i na kurpiach w czasie Adwentu mężczyźni i chłopcy przez cały Adwent rano i wieczorem, czyli dwa razy dziennie, trąbili na tak zwanych ligawach, czyli to jest długa trąba pasterska. Podobno ligawę było słychać nawet w obrębie 3 kilometrów.
No i oczywiście takim bardzo ważnym, magicznym dniem była Wigilia. W Wigilię każdy miał przydzielone zadanie dla siebie, tak? Gospodarz zawsze z rana wybierał się do lasu, przynosił choinkę i później dzieci z babcią, z dziadkiem, czyli z tym starszym pokoleniem tę choinkę dekorowali. Ale zanim choinka pojawiła się na kurpiach w postaci drzewka, to w czterech kątach izby ustawione były snopki nieomłóconego zboża. Chodziło o to, żeby zakląć urodzaj, żeby były dobre, pomyślne zbiory w przyszłym roku. No i oczywiście tych wierzeń na kurpiach związanych z Wigilią było sporo. Przede wszystkim wierzono, że jaka jest Wigilia, taki cały przyszły rok. Tak? Więc ważne było, kto przyszedł rano do domu, do południa jakby ta przepowiednia funkcjonowała. Jeżeli przyszedł mężczyzna, to oznaczało, że będzie dobry, bogaty, tłusty rok, tak się mówiło. No i oczywiście obowiązkowo trzeba było posadzić gościa na stołku, bo to z kolei przenosiło się na to, że kury będą się dobrze niosły i będą wylęgały się pisklęta, będą wysiadywały pisklęta. Tak? Jeżeli przyszła kobieta, no to ten rok oczywiście zapowiadał się troszkę gorzej, bo kobieta to plotki, pomówienia. Poza tym rolą gospodyni było przygotowanie kolacji wigilijnej. To było jakby najważniejsze jej zadanie w tym dniu. Długość łańcucha na choince ma znaczenie. Im dłuższy, tym lepiej, bo długi łańcuch mocniej trzyma diabła w piekle. O tym usłyszeliśmy w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Na postumencie stoi szatan Lucyfer przymocowany łańcuchem. Z tym wiąże się takie ludowe wierzenie, że im dłuższy łańcuch zrobimy na choinkę, tym szatan ma mniejsze szanse na uwolnienie się z piekła. Także róbmy jak najdłuższe łańcuchy. W tradycyjnej kulturze ludowej wierzono w magiczną, apotropaiczną, czyli taką ochronną moc opłatka. W związku z tym starano się, aby przetrwał w domostwach jak najdłużej, najlepiej aż do następnej Wigilii. W związku z tym przekonaniem z tą wiarą zaczęto wykonywać ozdoby z opłatka, zwane światami. Znane one były również na Mazowszu i tutaj je dodatkowo nazywano jabłuszkami. Są to takie formy przestrzenne, kuliste, klejone przy pomocy śliny, spółkul, kół i ćwiartek wyciętych z opłatka. I można powiedzieć, że jest to taka poprzedniczka znanej dzisiaj bombki, która wisiała na poprzedniczce znanej dzisiaj choinki, czyli podłaźniczce, wieszanej u sufitu upowały. Skupmy się teraz na liturgicznym wymiarze świąt, o czym z Muzeum Wsi Radomskiej. Chcemy też Państwa wprowadzić troszkę może intensywniej w ten liturgiczny wymiar świąt Bożego Narodzenia. My gdzieś z tyłu głowy mamy świadomość tej liturgii, natomiast faktem jest, że ciążenie świąt Bożego Narodzenia dziś raczej przekłada się na nasze wartości związane z tradycjami, no i z rodziną oczywiście. To są bardzo istotne wartości, natomiast nieco mniej uczestniczymy w tych ogólnych działaniach społecznych, związanych właśnie ze społecznością budującą się dookoła Kościoła. A przecież święta Bożego Narodzenia, ten czas i taki najważniejszy moment, w którym kiedyś uczestniczyła cała społeczność wiejska, to jest pasterka. Trzeba przypomnieć, że to wyjście na pasterkę, sam spacer, dojście na tą uroczystą mszę świętą, celebrowaną w końcu, no w niepowtarzalnym, jedynym takim momencie roku, w środku nocy,
To zawsze był bardzo ważny spacer. To był spacer całej społeczności. Wszyscy mieszkańcy wsi spotykali się wspólnie po Wigilii w jednym wybranym miejscu i wspólnie udawali się do kościoła. Że oczywiście dzień jest bardzo radosny, bo i sama Wigilia już się kończy, to oczekiwanie na przedświęcie. Za moment wejdziemy w czas najbardziej radosny, najbardziej szczęśliwy świąt Bożego Narodzenia. Narodziny, które w ogóle same w sobie towarzyszą, cieszą nas zawsze jednakowo i jako narodziny Boga, i jako narodziny człowieka, i jako narodziny Nowego Roku, bo ten czas to też w kulturze tradycyjnej, kulturze ludowej po prostu przełom roku, czyli nadejście Nowego Roku. To wszystko czas, który miał wzbudzać w nas optymizm, a więc ta pasterka była nie tylko bardzo radosną mszą świętą, ale też bardzo łączącą społeczność. Nie tyle, że nie wypadało w niej uczestniczyć, co obowiązkiem było uczestnictwo w pasterce, nie tylko w sensie liturgicznym, ale też w sensie tego właśnie wspólnego spotkania z sąsiadami, z przyjaciółmi, niekoniecznie już w tym gronie rodzinnym, a bardziej społecznym. To już wszystko w specjalnym wydaniu magazynu Mazowsze Wiadomości z Regionu. Dziękuję za uwagę i życzę wesołych i rodzinnych świąt.